Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym już webinarze organizowanym w ramach Akademii Kupca, której celem jest budowanie kompetencji kupca 4.0. Tematem dzisiejszego webinaru jest wpływ konfliktu zbrojnego na rynki surowcowo-walutowe. Prelegentem jest nasz ekspert do spraw mechanizmów rynków, pan Jaromir Łuszczewski. Ja się nazywam Julia Jance. Jaromir, oddaję Tobie głos. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak jak Julia powiedziała, był to taki spontaniczny pomysł, więc też tych informacji, jak zacząłem zbierać to i próbować w jakiś sposób skonsolidować, odsiać ten szum, którym jesteśmy zalewani zewsząd, no to okazało się, że ta sytuacja jest tak bardzo dynamiczna, że naprawdę sporo wysiłku wymagało, żeby coś sensownego zrobić, ale mam nadzieję, że dzisiaj webinar będzie dla Państwa bardzo pomocny, przydatny. Być może uda mi się trochę uspokoić, ale nie wiem, tutaj Julia, to jest oczekiwanie, którego nie jestem w stanie najprawdopodobniej tutaj w pełni spełnić. Zanim przejdziemy do treści webinaru i do treści, którą chcę Państwu przekazać, chciałbym opowiedzieć kilka słów o sobie. Mam 46 lat. Z wykształcenia jestem inżynierem mechanikiem. ZIM na początku tutaj to jest zarządzanie i marketing, czyli trochę ekonomii to było wrzucone. W międzyczasie skończyłem studia Executive MBA. Obecnie pracuję w firmie Volvo jako dyrektor do spraw zakupów strategicznych w obszarze elektromobility. Mam 20 lat doświadczenia. Pracowałem w trzech różnych branżach. Była to branża FMCG na początku od 2002 do 2004 roku, potem typowy automotive, niskomarżowy, masowy przemysł bardzo skomplikowanego układu wspomagania. Tam miałem przyjemność zarządzać zespołem zakupowym, z całą logistyką wejścia, inżynierią kosztów i miałem epizod 9-miesięczny, kiedy zarządzałem działem zapewnienia jakości u dostawców. W 2010 roku zaaplikowałem do Volvo i od tamtej pory jestem w Volvo. Tak, Volvo zajmowałem się głównie elektroniką, wyświetlacze, układy sterowania, tak, oprogramowaniem takim dedykowanym właśnie do tych systemów kontroli, a od 2016 roku zajmuję się elektromobility, czyli wszystkim, co jest związane z systemami ładowania, bateriami litowo-jonowymi, inwerterami, konwerterami, silnikami elektrycznymi, czyli tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do napędu maszyny albo pojazdu elektrycznego. Przez te 20 lat miałem do czynienia właściwie z większością komponentów, których używamy do produkcji, od prostych śrubek poprzez skomplikowane odlewy, wytłoczki, części obrabiane, mechatronikę, elektronikę, także troszeczkę się tego uzbierało. I jeżeli chodzi o zainteresowania, to tutaj nie będę już wchodził w szczegóły, natomiast opowiem o jednym, które ukształtowało tą moją pasję do rynków finansowych, do makroekonomii i do zrozumienia tego, co się dzieje na rynkach. I od 2008 roku zacząłem bardzo mocno interesować się właśnie rynkami finansowymi. Obecnie próbuję, staram się inwestować, być obecnym na większości z rynków globalnych, również surowcowych, więc to używanie swoich pieniędzy do inwestycji daje też kompletnie inną motywację, żeby na te rynki spojrzeć. I chciałbym się tutaj podzielić w tej serii webinarów, które z Julią już od czerwca prowadzimy. Chciałbym tutaj się podzielić tą wiedzą i być może, mam nadzieję, pomóc też w zrozumieniu tego, co nas otacza i w zrozumieniu mechanizmów oraz przyczyn tego, co się dzieje. Bo niestety wyciągnięcie z tego, oglądając typowe przekazy, po prostu nie jest możliwe. Mamy naprawdę ograniczone pole widzenia, pole zrozumienia tych tematów. Program webinaru. Trochę przypomnę mechanikę rynków, bardzo szybko opowiem o tym, co tak naprawdę oznacza odcięcie Rosji od SWIFT, bo to hasło się ciągle pojawia, ale myślę, że nie do końca rozumiemy, co to tak naprawdę oznacza. Opowiem trochę o tym, co eksportuje Rosja oraz Ukraina i jak może to wpłynąć
jakie konsekwencje może to mieć na to, co widzimy na rynku, na surowce, również na waluty. Opowiem o tym, co robią banki centralne główne, czyli europejski, amerykański, oraz o tym, jak wpływa dług na to, co się teraz dzieje również, bo on też w pewien sposób wpływa. I sekcja pod lupą, standardowa sekcja, omówienie wybranych rynków. Miałem w komentarzach sporo tych rynków. Niestety wszystkiego nie będziemy w stanie zrobić. Zrobimy dzisiaj sobie ropę naftową, gaz, pszenicę, bo jest to surowiec, o którym możemy wkrótce bardzo dużo usłyszeć. Jeżeli zostanie nam trochę czasu, to być może jeszcze inne rzeczy. Aha, złotówkę do dolara oraz indeks dolara też, czyli czy ten dolar będzie się umacniał, czy nie, bo to bardzo mocno wpływa na rynki. No dobrze, więc tak, proponuję się skoncentrować, wyłączyć wszystkie rozpraszacze. Można sobie wiadomości na WhatsAppie, na Messengerze, na Instagramie sprawdzić później. Wyciągnijmy z tego webinaru wspólnie jak najwięcej. Będzie też interaktywnie, także myślę, że warto po prostu się skoncentrować. Możecie sobie, tych informacji będzie dzisiaj dużo. Mam dużo notatek też porobionych, także fajnie sobie to zapisywać, szczególnie rzeczy, które Was interesują, bo to ułatwia po prostu zapamiętanie tematu. Jeżeli chodzi o pytania, to Julia już powiedziała, będziemy używać czatu, chyba że ktoś nie będzie mógł wytrzymać i będzie musiał po prostu powiedzieć coś, to oczywiście istnieje możliwość, żeby się tutaj włączyć i zadać pytanie. Dobrze, słuchajcie, więc tak, więc przypomnę bardzo szybko mechanikę rynków i chciałbym tutaj powiedzieć kilka zdań o tym, że rynki, wszystkie rynki surowcowo-walutowe są opanowane przez bardzo profesjonalnych, dużych graczy. Graczy, którzy mają dziesiątki miliardów dolarów na swoich kontach i te pieniądze są i czekają na to, aby je odpowiednio zainwestować. Od 2000 mniej więcej 2006-2008 roku handel został zautomatyzowany, co spowodowało możliwość przesuwania kapitału, ogromnego kapitału w przeciągu dziesiątych sekundy pomiędzy różnymi aktywami, między różnymi surowcami, walutami i robi się to poprzez elektroniczne giełdy. Także jakiekolwiek ruchy cenowe widzicie na wykresach, czy jest to stal, czy jest to aluminium, czy miedź, czy dolar, czy euro, no generalnie prawie wszystko, no tak naprawdę jest animowane przez tych wielkich graczy. I są to fundusze hedgingowe, banki centralne, banki inwestycyjne. W kontekście tego, co chcę dzisiaj opowiedzieć, chciałbym, żebyśmy bardzo dobrze zrozumieli, czym są tajemnicze siły poruszające rynkami walutowymi. Jest to slajd z warsztatu, który prowadzę i postaram się tutaj nakreślić główne siły, które wpływają na rynki i które również wpływają na sytuację, którą mamy obecnie. Pierwszą z takich sił to jest polityka banków centralnych. Jest to bardzo potężna siła, niedoceniana, często nierozumiana przez nas jako uczestników gospodarki, uczestników rynków, kupców. Polityka banków centralnych ma olbrzymi wpływ na to, co dzieje się na rynku. Jeżeli rynek jest w jakiejś równowadze, chodzi mi o równowagę taką, że nie ma konfliktów militarnych jak teraz, to właściwie to są największe siły, które wpływają szczególnie na waluty, ale również na surowce. Dlatego, że dolar, który jest walutą rezerwową, najważniejszą walutą na świecie, jest jego polityka monetarna, jego siła jest kreowana na przykład przez Bank Rezerw Federalnych poprzez stopy procentowe. I co tutaj warto zapamiętać? Warto zapamiętać, że narzędziem, które banki centralne mają i którym kreują naszą rzeczywistość ekonomiczną tak naprawdę, są stopy procentowe. Jest to coś, co każdy z nas może sobie spokojnie podejrzeć. Są to ogólnie dostępne dane. Trzeba po prostu tylko wiedzieć, na co spojrzeć i jak to interpretować. Więc zapamiętajcie sobie stopy procentowe, bo o tym później będę mówił. Następnymi rzeczami przy stabilnym rynku to są dane ekonomiczne, inflacja, bezrobocie, stopy procentowe, PKB, ceny surowców. To są rzeczy, które potrafią wpływać na przykład na ceny walut. Przykładowo powiem, że Nowa Zelandia robiąc na przykład aukcję na mleko, jeżeli ceny mleka rosną generalnie na rynkach światowych, to nowozelandzki dolar się umacnia. Korona norweska, która jest skorelowana z ropą naftową, bo Norwegia jest sporym producentem, eksporterem ropy i gazu,
ma tendencję do umacniania się, kiedy ceny tych surowców rosną. I generalnie gospodarki, każda gospodarka ma jakiś swój, ma jakieś, jakiegoś swojego konia albo kilka koni pociągowych, które po prostu wpływają na to, co dzieje się z walutą i z gospodarką. I to można sobie też podejrzeć w takich kalendarzach, w serwisach darmowych. Jest to coś, co przy stabilnym, normalnym rynku warto podglądać co jakiś czas. No i trzecia rzecz, którą tutaj bardziej traktowałem tak teoretycznie aż do 24 lutego, kiedy to Rosja zdecydowała się rozpocząć inwazję na Ukrainę. I to są konflikty militarne oraz wojny handlowe. Z wojnami handlowymi mieliśmy już do czynienia od kilku lat. Jest to typowy element takiej globalnej przepychanki pomiędzy super silnymi państwami albo gospodarkami. W tym przypadku jest to Chiny oraz Stany Zjednoczone. Takie wojny handlowe rozpoczyna się od wojen walutowych. Każdy kraj chciałby, aby jego waluta była na tyle silna, żeby oczywiście miała swoją wartość, można było coś za nią kupić i była pożądana na świecie, ale na tyle słaba, żeby gospodarka była konkurencyjna. Chiny w tym przodowały przez bardzo, bardzo długi czas, ustawiając swoją walutę poniżej jej wartości, przez co ich gospodarka była po prostu bardzo konkurencyjna. Teraz się to zmienia. Chiny, chcąc być częścią systemu monetarnego, tego juana, spuściły ze smyczy, tak kolokwialnie powiem, i juan bardzo mocno zaczął się umacniać względem innych walut, dlatego że mają bardzo silną gospodarkę. I wojny walutowe zazwyczaj działają, ale przez jakiś czas. I kolejnym takim najbardziej tępym narzędziem są właśnie wojny handlowe. To, co mieliśmy, bezmyślna polityka protekcjonistyczna, to myślenie, że protekcjonizm, nakładanie ceł w celu ochrony swoich rodzimych producentów będzie miało długoterminowo dobre skutki. No niestety historia, i to długa historia, pokazała, że tego typu rzeczy kończą się niestety tym, że ostatecznie konsument musi zapłacić dużo więcej. I dlatego mieliśmy przed konfliktem bardzo duży problem ze stalą, na przykład z cenami stali, bo Chiny zostały, że tak powiem, zbanowane, czyli nie mogły eksportować. Na aluminium cło zostało nałożone. Producenci rodzimi, na przykład w Europie, poczuli się super bezpiecznie, zaczęli podnosić ceny. Ostatecznie mieliśmy, co mieliśmy, i wciąż ta niestety, ja bym nazwał to price discovery, czyli szukanie ceny przez stali, przez wiele surowców, ma niestety miejsce. Później o tym troszeczkę opowiem. Niestety mamy teraz konflikt militarny również. I podczas konfliktów militarnych niestety zmienność na rynkach oraz typowe narzędzia, których używa się do oceniania rynków, one na czas konfliktu po prostu tracą sens. Jest niesamowicie ciężko cokolwiek przewidzieć w takiej sytuacji, jaką mamy teraz, dlatego że ta sytuacja się po prostu co godzinę potrafi zmieniać. Także o tym później opowiem. Ale chciałbym, żebyśmy tutaj zapamiętali stopy procentowe, bo o tym będę mówił. Ze stopami procentowymi jest skorelowany dług, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, jak rynki reagują i czy są racjonalne w takich sytuacjach jak teraz. No dobrze, słuchajcie, odcięcie Rosji od SWIFT. To jest pokazywane jako sankcja, jako potężna sankcja. Co to jest ten SWIFT? Słuchajcie, SWIFT pochodzi od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli jest to stowarzyszenie, które właściwie międzynarodowy system bezpiecznego przesyłu poleceń przelewów oraz informacji o przelewach. Tutaj bardzo ważne jest, żeby zauważyć, że to nie jest przelew fizycznych pieniędzy. System SWIFT nie ma pieniędzy ani nie przelewa pieniędzy. Jest to taki messenger albo WhatsApp używany przez instytucje bankowe. I na teraz ten system nie ma tak naprawdę alternatywy globalnej, aczkolwiek później opowiem o czymś, co się dzieje już od 2014 roku. Ten system działa od 1973 roku. Ma siedzibę w Belgii, to stowarzyszenie ma siedzibę w Belgii. Uczestniczy w nim ponad 11 tysięcy podmiotów i liczba transakcji to jest około 42 miliony, właściwie nie transakcji, a wiadomości dziennie. Tak jak mówiłem, SWIFT nie posiada ani nie transferuje żadnych środków.
Nie ma jeszcze globalnej alternatywy dla Swiftu, aczkolwiek ona się buduje, o czym opowiem zaraz. I tak naprawdę odłączenie Rosji od Swift oznacza, nie oznacza tego, że ona nie może po prostu robić przelewów. Oznacza to konieczność wykonywania poleceń przelewów manualnie. Możemy to sobie porównać do tego, że nie wiem, mamy telefon, chcemy wysłać przelew telefonem, no i nagle nam aplikacja przestała działać, bo to taki, ta aplikacja u nas w telefonach, taki Messenger właśnie, który wysyła instrukcje do banku. No i w związku z tym musimy pójść po prostu na pieszo do tego banku i za każdym razem stać w kolejce i pani zdać, pokazać dowód osobisty, przekazać pieniądze do kasy i ona to wtedy przeleje. To jest mniej więcej, tak w bardzo dużym uproszczeniu, to, co odłączenie Rosji od systemu SWIFT tak praktycznie oznacza. No i tutaj taką informację znalazłem, że takie manualne wysyłanie transakcji, a właściwie informacje o transakcji, to trwa do 3 razy tyle, co standardowo. I standardowo wszystkie operacje w tym systemie SWIFT to zajmują tam w bankach i instytucjach, które w tym uczestniczą, około 2 godzin. W tym przypadku każda operacja zajęłaby około 6 godzin. Także jest to strata czasu, energii, no i generalnie jest to przy dużej ilości przelewów po prostu nie do zrobienia. I teraz słuchajcie, konsekwencje odcięcia Rosji od SWIFT. Więc tak, rosyjskie transakcje w systemie SWIFT reprezentują około 1% i tutaj nie jest to bardzo dużo, natomiast oczywiście dla rosyjskiej gospodarki no jest to bardzo duże obciążenie i uciążliwość. Co powoduje taka sankcja? Przede wszystkim sankcja taka powoduje, że kapitał odpływa, a przez odpływ kapitału mówimy, że ten kapitał tak naprawdę nie napływa, czyli jest ograniczone pole do po prostu przesyłu kapitału. W konsekwencji oczywiście ma to wpływ na kurs rubla, bo jest to brak możliwości międzynarodowego handlu, jest to zastój pewien gospodarczy w takiej gospodarce i generalnie no widzicie, co się na rublu dzieje, no jest to waluta, która się bardzo mocno osłabiła. Czwartą rzeczą to jest odcięcie od systemu płatniczego Visa Mastercard. Te podmioty również używają SWIFT, no i tak naprawdę to uderza w takich przeciętnych obywateli, więc są to dosyć takie uciążliwe sankcje, natomiast to nie są sankcje, które kompletnie odcinają Rosję od możliwości wykonania przelewów, tylko musi ktoś ten przelew chcieć zrobić i musi ktoś przyjąć instrukcję po prostu manualnie. Według Aleksieja Kudryna, to jest były minister finansów Rosji, odcięcie od SWIFT może skurczyć rosyjską gospodarkę w granicach 5%. Ale w dłuższej perspektywie konsekwencje mogą być troszeczkę bardziej poważne. Mianowicie słaby rubel to jest spadek oraz spadek podaży ze względu na ograniczenia w imporcie, eksporcie, no po prostu spowoduje wysoką inflację. Wysoka inflacja nie jest niczym przyjemnym. Generalnie powoduje transfer majątku od klasy oszczędzającej do klasy zadłużonej. I musimy tutaj jedną rzecz zrozumieć, że to nie jest tak, jak nam mówią często w mediach, że Rosja została odcięta od SWIFT-u i po prostu jest wszystko elegancko. Rosja cierpi, a nikt inny nie cierpi. Tak nie jest. Jest to miecz obosieczny. Bez transferu gotówki Rosja po prostu nie będzie mogła i chciała eksportować surowców. Potem pokażę Wam kilka ciekawych informacji na ten temat. I chciałbym tutaj powiedzieć, że Rosja bardzo dużo sprzedaje ropy, gazu, zbóż. Bez po prostu dostępu do systemu SWIFT obie strony, czyli ci, którzy tego potrzebują, oraz Rosja i budżet po prostu stracą. I tutaj głównie Europa oraz kraje Bliskiego Wschodu i Afryki są narażone w największym stopniu, o czym później będę mówił. Dobrze, pójdziemy dalej i te sankcje, wbrew pozorom, może się wydawać, że super, że ta Rosja tak dostaje kolokwialnie mówiąc, po tyłku, że zostaje tak skopana, ale wbrew pozorom te sankcje przyspieszają pewne zainicjowane już procesy, a procesy te spowodują, jeżeli zostaną wprowadzone, spowodują dalsze uniezależnienie się Rosji od globalnego systemu płatności. I nie wiem, czy ktoś z Was słyszał, być może słyszeliście o alternatywnych systemach płatności, które zostały już wprowadzone w 2014 roku, kiedy Rosja oraz Chiny zrozumiały, jak niebezpiecznym narzędziem jest,
jest bycie zależnym od systemu SWIFT. Generalnie Stany Zjednoczone tam mają największą, że tak powiem, siłę głosu. Jeżeli powiedzą, OK, ten kraj, na przykład Iran został odcięty, odcinamy, no i nikt nic nie może zrobić z tym, a szczególnie te kraje, które są odcięte. I dlatego Rosja zainicjowała taki system płatności, który nazywa się MIR. I tak jak mówiłem, system został wprowadzony w 2014 roku. Powstał krajowy system kart płatniczych MIR, który obsługuje już teraz około 24% wszystkich płatności w Rosji. Drugą rzeczą, która się, że tak powiem, stworzyła, to Bank Centralny Rosji stworzył alternatywę dla SWIFT w 2014 roku. O tym tak praktycznie nikt, no niewiele ludzi wie, nikt o tym nie mówi. Być może jest jakiś powód, żeby o tym nie mówić. System nazywa się SPFS i dołączyło do niego 400 instytucji finansowych. Są to jednak głównie rosyjskie instytucje i ten system obsługuje około 20% płatności. Także Rosja ma system, który może używać wewnętrznie i tutaj nagle na scenie pojawia się czerwony smok, czyli Chiny, które stworzyły chińską alternatywę dla SWIFT również w około 2015 czy 2016 roku razem z Rosją, dlatego właśnie, żeby uniezależnić się od systemu SWIFT. Jest to po prostu dla tych państw bardzo niebezpieczne. I stworzyły system CIPS, to jest Cross Border Interbank Payment System. I słuchajcie, to jest system, który działa. W 2019 roku używało go 96 krajów, a obrót wynosił około 19,5 miliarda dolarów dziennie. Jeżeli teraz uważam, że na 100% będzie dalszy bodziec do tego, żeby po prostu ten system dalej robić, co w konsekwencji może bardzo mocno wpłynąć na amerykańskiego dolara i rolę tego dolara w międzynarodowym handlu, a jak wiecie, dolar jest walutą rezerwową, jest on walutą rezerwową dlatego, że każdy na świecie go używa, chce używać i może używać poprzez właśnie systemy płatności. Uważam, że na naszych oczach tutaj dokonuje się historyczne przecięcie dwóch potęg i myślę, że ten system CIPS to wcześniej czy później będzie coraz większą rolę odgrywał. Także warto o tym pamiętać. I oczywiście Rosja z Chinami używa tego systemu, a jak wiecie, być może wiecie, Chiny są największym odbiorcą towarów z Rosji. Więc to, czego nie usłyszymy w mediach i o czym nikt nie mówi, mówiąc o sankcjach, każdy mówi, Europa odcięła, Stany Zjednoczone odcięły, ale nikt nie mówi, że handel z Chinami, z Indiami idzie pełną parą i tam jest cash flow, tam są duże pieniądze. No i słuchajcie, dodatkowo, ponieważ świat, że tak powiem, zachodni, świat NATO rozumie, że to odcięcie od systemu SWIFT to nie jest taka super szczelna blokada, podjęto decyzję o zamrożeniu aktywów Banku Centralnego Rosji. No to jest bez precedensu absolutnie ruch. Przewodnicząca 26 lutego, przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Ursula von der Leyen, oświadczyła, że rosyjskie banki zostają odcięte od systemu SWIFT, ale powiedziała też, że sparaliżujemy też aktywa rosyjskiego banku centralnego. Ja się zastanawiałem, jak to w ogóle jest możliwe i zacząłem szukać tych informacji, więc zaraz się podzielę, jak to jest możliwe. Ta decyzja o zamrożeniu aktywów jest ruchem naprawdę bez precedensu i wartość rezerw Banku Centralnego Rosji wynosi na dzisiaj około 640 miliardów dolarów i to jest rekord, jeżeli chodzi o aktywa. Także Rosja naprawdę miała wyśmienitą sytuację budżetową. Ja nie mówię o zamożności społeczeństwa, natomiast budżetowo pod względem długu Rosja naprawdę no, przoduje. No i słuchajcie, jak te aktywa mogą być zamrożone? Żeby tutaj temu się przyjrzeć, to spójrzmy w ogóle, co ten Bank Centralny Rosji ma w tych aktywach. I tutaj jest coś, co mnie osobiście zdziwiło, ale pozytywnie, dlatego że widać, że tam ktoś myśli nad tym, co dzieje się w systemie finansowym i w globalnej gospodarce, szczególnie jeżeli chodzi o niekontrolowany dodruk walut na pełną parę. I zauważcie, co ona ma. 21%, 22% prawie ma w fizycznym złocie, co jest nie do zabrania.
zaczęły na rok przed, właściwie tak, na rok przed, tym, co się teraz wydarzyło, zaczęli schodzić bardzo mocno z dolara amerykańskiego, zeszli do 16%, a powiększyli bardzo rezerwy euro. No i oczywiście tutaj jest reszta, na przykład yuan chiński i pozostałe aktywa, tutaj nie będziemy w to wchodzić, co to jest. I zauważmy teraz, co może zostać zamrożone. Tak naprawdę bardzo trudno jest oszacować, jak duża część tych rezerw może podlegać sankcjom, ale łatwiej jest powiedzieć, co nie zostanie nimi objęte. I właśnie to jest złoto monetarne, które Rosjanie trzymają u siebie. Ale są też inne aktywa, na przykład papiery wartościowe, tak jak tutaj widzicie, które mogą być rozlokowane w różnych bankach. Na przykład jeżeli mają jakieś obligacje Francji, Japonii, Chin, USA, no to wiadomo, że te papiery leżą gdzieś tam w depozytach zagranicznych i to są rzeczy, które można zablokować, czyli na zasadzie takiej, że po prostu nie ruszy się tego, bo są odcięci od systemu SWIFT. Także jeżeli będziecie słyszeli, że Rosja jest w tragicznej sytuacji, bo zamrożono jej aktywa, bo nie może handlować i tak dalej, jest to oczywiście, będzie to bardzo dotkliwe, natomiast to nie jest cały obraz tego, jak naprawdę te przepływy wyglądają. No i tutaj chciałbym wam pokazać coś, co mnie zszokowało trochę, a mianowicie zauważcie, mamy cały czas przekazy o tym, co się tam dzieje. Wszyscy są, mówią, że Rosja no, jest tutaj, no, straszne rzeczy robi i robi rzeczywiście straszne rzeczy, natomiast jak zawsze biznes idzie swoją stroną. I zobaczcie, Rosję odcięli od SWIFT-u, czyli Rosja teoretycznie nie powinna być w stanie płacić czy robić przelewów, natomiast Rosja ma swoje zobowiązania do wierzycieli. I wiecie, co się stało? Okazało się, że to było w zeszłym tygodniu, okazało się, że Rosja zapłaciła odsetki od obligacji w dolarach amerykańskich do zagranicznych wierzycieli. Więc tutaj zobaczcie, mamy blokady, nagonkę i tak dalej, a z drugiej strony kasa do tych, co powinni ją dostać, sobie spokojnie przepływa. I to są sygnały takie, że Rosja w tle rozmawia z ludźmi, z instytucjami, z którymi najprawdopodobniej chce mieć po prostu dobre stosunki i przede wszystkim realizuje swoje zobowiązania. Typowo moglibyśmy powiedzieć, słuchajcie, takie sankcje, tak zniszczyć chcą gospodarkę, więc Rosja powinna powiedzieć, a wiecie co, wypchajcie się, my wam nic nie zapłacimy i koniec. A nie, zobaczcie, jest inaczej. Więc jest możliwość, żeby przesłać dolary i jest możliwość, żeby zabezpieczyć pewne interesy. I zauważcie, że to dostali ludzie z Wielkiej Brytanii, z Niemiec i oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. Także do przemyślenia, nie będę już tego dalej komentował.